Jak mogę tą powierzchnię powiększyć? Czyli rozlać taką kałużę, tak? Myślicie, że jest to bezpieczne? Nie jest bezpieczne. Dlatego nie wolno tego naśladować, ale można jak najbardziej popatrzeć, jak pali się stół. No i też można go zgasić. Dać na przykład wodorotlenek soli. Taki odczynnik, który ma pH 14, najwyższe jakie tylko może być. I dodałem troszeczkę wodorotlenku sodu teraz do mojego specjalnego garnka. Co się dzieje z tym barwnikiem? Zmienia kolor. Jeżeli ten barwnik zmieni kolor na niebieski, to ja na 100% wiem, że dodałem chemicznej substancji, która ma wysokie pH. A teraz użyję substancji, która ma niskie pH, czyli kwasu. Kilka kropelek wystarczy, zobaczcie, żeby cały ten płyn zmienił kolor na taki brudno-zielony. Co się stanie, kiedy dodam kolejne trzy kropelki? Raz, dwa, trzy, oj, cztery nawet dodałem, ale te cztery to nic złego tutaj nie zrobią. Mamy już coraz bardziej żółty kolor. No to jeszcze kilka kropel kwasu, kolejne trzy, raz, dwa, trzy. I teraz już powinien być całkowicie żółty ten kolor. A więc zobaczcie, w zależności od tego, ile dodam kwasu, to kolor może być nieco bardziej taki ciemny, wchodzący w zielony. A jeżeli dodam dużo kwasu, to robi się zupełnie żółty. No, jesteście uważnymi studentami. I widzieliście pewnie? Widzieliście, że zamoczyłem ręce w wodzie. Umyłem je, to były brudne. To mi pomogło? Nie. Ja je zwilżyłem wodą, po to, żeby właśnie woda, a nie moja skóra, pochłonęła ciepło, pochłonęła energię podczas spalania tego gazu.